Hej, witam Was w kolejnym odcinku. Na wstępie chcę powiedzieć, że to jest tylko moje przypuszczenie. Nie musicie od razu tego brać jako najświętszą prawdę ze wszystkich. Czasami lubię sobie wracać z sentymentu do pewnych anime, które kiedyś oglądałam. Tutaj, kiedy wróciłam do anime Elfin Lied, zastanowiła mnie jedna rzecz. Czy Lucy Kaede tak naprawdę była zła? Wiem, że to, co mówię, brzmi jak szaleństwo, ale wysłuchajcie moich argumentów, a później ocencie, dobrze? Napisałam sobie tu wszystko, żeby się nie pomylić. Z tego, co pamiętam, Lucy miała 10 lat, kiedy najprawdopodobniej 10 lat, kiedy ją zamknęli w ośrodku badawczym. Ponieważ z tego co wiemy na oficjalnej stronie Wiki, oni teraz w tej akcji, co się dzieje w anime, mają po 18 lat. A Kota mówił, że to ty 8 lat temu zabiłaś mi ojca i siostrę. 18 odjąć 8 równa się 10, czyli Lucy musiała mieć 10 lat, kiedy zamknęli ją w tym ośrodku i to w badawczym. I to wcale nie było tak, że ona zabiła tych rodziców, tego ojca i siostrę Koty i już ją zamknęli. Nie, bo w OVA jest powiedziane, że miała przyjaciółkę, którą próbowała bronić, postrzelili ją i właściwie nie założyła się, tylko zawarła układ z dyrektorem Kuramą, że jeżeli uratują jej przyjaciółkę, to ona da się pojmać. Teraz przejdźmy do argumentów, które świadczą o tym, że Lucy miała dosyć ciężkie dzieciństwo. Oczywiście wszystkie pochodzą z anime, możecie sobie to sprawdzić. I co mogło to wpłynąć na kształtowanie się jej takiej psychopatycznej osobowości, bo używanie ludzkiego ciała jako tarczy nie jest czymś normalnym. Po pierwsze, Lucy została porzucona jako dziecko i to zostało powiedziane przez jej oprawców w pewnym odcinku. Po drugie, Lucy nie była akceptowana przez innych, tylko Kota ją akceptował i może dlatego też ona się w nim zakochała z czasem, bo wiecie, no, jeżeli ktoś nas nie akceptuje takim, jakim jesteśmy, i nagle pojawi się ktoś, kto nas lubi albo nawet kocha, niezależnie od tego, jacy jesteśmy, to czujemy się, że jesteśmy częścią społeczeństwa, że się niczym nie wyróżniamy, że jest ktoś, dla kogo jesteśmy wyjątkowi. Wiem, że szybko nawijam te argumenty, ale nagrywam ten odcinek trzeci raz, to jestem zmęczona. Jako czwarty argument chcę dodać, że Lucy wychowała się w sierocińcu, ponieważ, jak już mówiłam, została porzucona jako dziecko. I tam byli tacy chłopcy, którzy znęcali się nad Lucy za jej wygląd, nazywali ją rogatą. A kiedy Lucy znalazła psa, zabili jej tego psa, bo dowiedzieli się, że to jest dla niej ktoś bliski i po prostu chcieli ją tego pozbawić. Dodam, że wtedy Lucy jeszcze nie odkryła swoich mocy. Piąty argument to taki, że Kanae, czyli ta siostra Kouty, ta, która została zabita przez Lucy, próbowała rozdzielić Lucy i Kotę, bo ona była bardzo zazdrosna o każdą dziewczynkę, która się tylko zbliżyła do jej brata. A przypominam, że tylko Kota w całym tym anime tak naprawdę akceptował Lucy, czyli on był dla niej jakimś wsparciem emocjonalnym i gdyby została ona od niego rozdzielona, naprawdę by zwariowała i wyrżnęłaby każdego, bo zauważmy, że ona, nawet jak jest Lucy, to próbowała się wydostać, ale po drodze na przykład miała możliwość zaatakowania Yuki, ale tego nie zrobiła. A w jednym odcinku powiedziała, ona będzie następna. I Kouta potwierdził, że to będzie Yuka. I skoro ona przypomniała sobie rzeczy z festiwalu, to mogła łatwo skojarzyć, że Yuka to jest ta sama dziewczynka, o którą była zazdrosna, kiedy była dzieckiem. I mogła ją zabić bez problemu. Ale tego nie zrobiła. Więc jakiś musiał być powód, nie sądzicie? Szósty powód, że Kota oszukał Lucy, mówiąc, że idzie na festyn z kuzynem, a tak naprawdę był na festynie z tą Yuką. Więc ona się poczuła oszukana, a później ciągle do niego mówiła: kłamca, kłamca, kłamca. I to też spowodowało, że wiecie, bo Kanae widziała, jak Lucy morduje.
I ona po prostu mogła się poczuć zagrożona, bo ona ją rozcięła chwilę przed tym, jak Kana chciała powiedzieć Kołcie, że to Lucy tak naprawdę jest mordercą. Znaczy powiedziała to i chciała coś tam jeszcze dodać, ale została rozcięta. Najważniejszy argument. Przez 8 lat Lucy była zamknięta w ośrodku badawczym. Zamknięto ją w wieku 10 lat, a teraz mam 18, więc łatwo sobie policzyć. Gdybym ja została zamknięta na 8 lat w ciemnym pomieszczeniu, w którym byłabym przywiązana pasami z jakimś dziwnym kaskiem na głowie i widać to i słychać, że Lucy przez niego ciężko oddycha, bo ten kask jest metalowy, ma tylko jakieś dziurki. Tak jakbyście próbowali oddychać przez słomkę, to można się udusić. Więc to jest mega uciążliwe. Przez to jeszcze bardziej ukształtowała się w niej nienawiść do ludzi, bo ona tak naprawdę nie zaczęłaby zabijać, gdyby nie była powszechnie akceptowana. Zauważmy, że przy Kołcie ona była, zanim ją okłamał, była wesoła, radosna, taka niewinna, a później po prostu, jak się dowiedziała, że Kota idzie na festiwal z kuzynką, to po prostu zwariowała, zaczęła wszystkich mordować i powiedziała, że wyrżnie wszystkich co do nogi. Teraz podsumowanie, wszystko sobie spokojnie napisałam. Wszystkie te wydarzenia spowodowały nienawiść do ludzi, a tylko Kota akceptował Lucy, więc chciała zabić każdego, kto chciałby ich rozdzielić. Rozdwojenie jaźni, czyli jak Lucy została postrzelona w głowę i miała drugą osobowość o nazwie New, mogła wpłynąć na Lucy, ale Lucy tak naprawdę nigdy nie skrzywdziła Koty fizycznie. Psychicznie tak, bo zabiła jego siostrę i ojca, i on podobno po tym wydarzeniu przez rok przebywał w szpitalu, ale nigdy go fizycznie nie skrzywdziła, mimo iż próbowała na początku, ale tego nie zrobiła. Poza tym, skoro była jakaś druga osobowość, to może to być przeciwieństwo tej pierwszej, ale może to być też oznaka, że New to jest naprawdę taka mała cząstka niewinności, która drzemie w Lucy. I zauważmy, że New w pewien sposób wpłynęła na Lucy, bo ona była taka spokojniejsza i zauważmy, że ona w późniejszych scenach już nawet nie jest pokazane, że ona tak na zawsze stała się tą Lucy, ale jakaś cząstka New w niej została. Tak naprawdę Lucy nie jest złą osobą, tylko została potraktowana niewłaściwie przez nieodpowiednich ludzi. Została potraktowana źle przez życie i jeżeli słuchajcie, wszyscy biorą was za potwora, to zaczynacie wierzyć, że nim jesteście. I proszę mi tutaj nie mówić, że ty powinieneś o tym najlepiej wiedzieć, bo to jest tylko kwestią dziecinnego podejścia. Moim zdaniem to anime wcale nie jest takie krwawe. To jest piękna historia dziewczyny, która przez brak akceptacji zaczęła kierować się zasadą, albo ja zaatakuję ich pierwsza, albo oni zaatakują mnie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Piszcie, czy oglądaliście to anime. Piszcie, czy macie podobne odczucia. I piszcie koniecznie, czy macie jeszcze jakieś własne teorie na temat tego. Może nagram o tym odcinek, powiem, kto był autorem i sobie wszyscy ładnie podyskutujemy, dobra? Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!